Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Bartosz Wilczyński, jestem liderem listy Konfederacji w okręgu chrzanowskim, a wraz ze mną jest pan poseł Krzysztof Tuduj oraz działacze Konfederacji, działacze klubów Konfederacji. W tym tygodniu odbędzie się w Parlamencie Europejskim głosowanie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, w skrócie EPDB. Dlatego dziś odwiedzamy biuro pani poseł do Europarlamentu Beaty Szydło, aby zaapelować o głosowanie przeciwko tej nowelizacji. Dyrektywa ma realizować utopijny plan przekształcenia wszystkich budynków w Unii Europejskiej do budynków bezemisyjnych. I tak rząd w pierwszym etapie będzie musiał wytypować 15% najbardziej emisyjnych budynków i wymusić ich przekształcenie do 2030 roku. A z kolei do 2050 roku będą musiały zostać poddane modernizacji wszystkie budynki, wszystkie nieruchomości w całej Unii Europejskiej. Niestety, natychmiast po wprowadzeniu tej dyrektywy rząd będzie musiał zmusić najmniej zamożnych Polaków do modernizacji bloków i modernizacji wszystkich domów. Ja dziękuję i oddaję głos panu posłowi Krzysztofowi Tudujowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest szaleństwo Unii Europejskiej, szalona polityka ekoterrorystów z Unii Europejskiej. Człowiek na zmiany klimatyczne ma częściowy wpływ jest naturalny. Natomiast jeśli już rozmawiamy o wpływie ludzkim, to państwa takie jak Stany Zjednoczone i Chiny odpowiadają za połowę emisji dwutlenku węgla. Ale jeżeli już wchodzimy głębiej, to za to odpowiada wielki przemysł. Natomiast ta dyrektywa narzuca restrykcje dla poszczególnych ludzi, dla pojedynczych obywateli. My oczywiście stoimy w obronie obywateli polskich. Szanowni Państwo, ta dyrektywa przede wszystkim nakłada kary administracyjne, nakłada sankcje karne, nie wiąże się z żadnymi dofinansowaniami do zmiany termomodernizacji budynku. Także widać wyraźnie, że skończył się czas, kiedy Unia Europejska nam do czegoś dopłaca, a zaczyna się czas po prostu terroryzowania i dyscyplinowania sankcjami karnymi. Ta dyrektywa EPBD obejmuje również takie obostrzenia jak obowiązek rezygnacji z kotłów gazowych, które Unia przecież sama przez lata promowała, zakaz ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 roku, paszporty renowacji, paszporty charakterystyki energetycznej, znaczy paszporty renowacji dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej, więc kolejna biurokracja, trzeba będzie płacić kolejnym specjalistom, zwiększą się koszty obsługi nieruchomości. Ta dyrektywa to jest część Europejskiego Zielonego Ładu i tego programu Fit for 55, który Mateusz Morawiecki akceptował w Unii Europejskiej, a przecież można było to blokować. Szanowni Państwo, z naszych kieszeni będziemy utrzymywać te szalone pomysły Europejczyków, no, komisarzy europejskich, ekoterrorystów, ludzi, którzy chcą nam mówić dokładnie, czym mamy ogrzewać domy, jak mamy te domy budować. Coraz mocniejsze restrykcje chcą wprowadzać. Sprzeciwiamy się temu, a dzisiaj ten nasz sprzeciw przybiera taki wyraz, że jesteśmy, jak tutaj mój szanowny poprzednik Bartosz Wilczyński wspomniał, przed biurem pani premier Beaty Szydło, obecnie europosłanki z ramienia PiS. I za moment złożymy pismo, w którym będziemy apelować, w którym apelujemy i domagamy się tego, aby w dzisiejszej debacie, a przede wszystkim w jutrzejszym głosowaniu w sprawie tej nowelizacji, tej dyrektywy, zagłosowała zgodnie z polskim interesem narodowym, reprezentując Polaków, czyli przeciwko tej dyrektywie. Dziękuję uprzejmie. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dobrze, to dziękujemy w takim razie.